Cześć. W weekend świat obiegła informacja, że będzie jakaś kooperacja Cristiano Ronaldo z grą Fatal Fury City of the Wolves. Najpierw sobie to obejrzyjmy, a potem wam powiem, co o tym myślę. To jest właśnie tweet z soboty. Legendarny gracz dołącza do legendarnej gry. Czyli wiemy, że będzie miał z nią jakiś związek. Ronaldo. I tyle. Nie wiadomo, o co chodzi. Kwiecień, 24 kwietnia przyszłego roku. I tak, po kolei. Dla tych, którzy no pewnie wiedzą, nie wszyscy, ale Cristiano Ronaldo, jeden z najlepszych graczy, no można powiedzieć, w historii piłki nożnej. Obecnie jest to gracz zespołu Al-Nasr w Arabii Saudyjskiej, no już tam jest prawie 2 lata. Wcześniej oczywiście Manchester United, Juventus, Turyn i Real Madryt, wielkie kluby. No i też niedawno zaczął działać na YouTubie i pobił chyba rekordy, wszelkie zdobycia srebrnego, złotego i chyba platynowego przycisku. Cristiano Ronaldo od zawsze był nastawiony na to, żeby być najlepszym. On po prostu kocha rywalizację. No i co? Arabia Saudyjska to oczywiście wielkie pieniądze. A czemu tutaj wspominam o tej Arabii Saudyjskiej? Ano dlatego, że Arabowie są właścicielami firmy SNK, która tworzy właśnie City of the Wolves. I jest wielka zagadka, co tutaj w ogóle się dzieje, o co tutaj chodzi. Kto wie, być może na Tokyo Game Show już za kilka dni dowiemy się. Natomiast tak, no mamy tutaj to hasło, o którym mówiłem, czyli że legendarny gracz dołącza do legendarnej gry. Mamy oczywiście 7, no bo to jest jego numer. On ma chyba w ogóle zastrzeżony skrót CR7, bo też z taką liczbą grał. CR7 Cristiano Ronaldo 7. No i jakbyśmy sobie popatrzyli, co tutaj się dzieje. Mamy jakieś drzwi. Tak jakby w ogóle ten tunel to jest chyba tunel na stadion, bo też mieliśmy tutaj stadion. Tak, mamy tunel i ktoś próbuje tu wejść do środka, prawda? I widzimy, że są uderzenia. Tylko próbuję sobie wyobrazić, czy to są uderzenia, które mogą być wywołane od na przykład kopnięcia piłką. Tak sobie myślę. No nie sądzę, bo one wyglądają trochę inaczej. Tutaj widzicie, że ja chcę pokazać ręką, ale tutaj zwróćcie uwagę, że są w 2 miejscach jednocześnie. No i tak, co to może oznaczać? Jako postać, gdyby trafił do tej gry, myślę, że dużo osób by się zainteresowało tym tytułem, bo Fatal Fury też jest stosunkowo niszową serią. Powraca po wielu, wielu latach. Może będzie jako cameo, jako strój jakiejś postaci. Może będzie miał inną rolę, nie wiem jaką. Ja też próbuję sobie wyobrazić, jaki gameplay mógłby mieć, czy używałby piłki, czy czego. Jestem bardzo ciekawy, co z tego wyjdzie. W ogóle ten tweet, jak widzicie, ma już prawie 40 milionów wyświetleń. No i na pewno coś ciekawego się wydarzy. Coś, czego chyba jeszcze, tak się zastanawiam, w FGC na taką skalę wydaje mi się, że nie mieliśmy. Ale wszystko zależy od tego, co tak naprawdę tutaj wyjdzie z tej kooperacji. Dajcie znać w komentarzu, co wy myślicie. Ja czekam. Jak zobaczę, że to będzie postać Cristiano Ronaldo w grze, to się chyba bardzo zdziwię mimo wszystko, bo nie wiem, czy to jest to, czego gracze chcą, ale może to jest to, czego SNK chce, no bo znowu szejkowie arabscy śpią na pieniądzach i może to jest ich pomysł na promocję tej gry po prostu. Bardzo nietypowy, ale kto wie, może się uda. I tak na szybko chciałem podzielić się z wami moimi przemyśleniami. Dzięki, do następnego. Cześć.